właśnie na Santorini. Pokażę wam, jak wygląda wyspa. Robię trochę zdjęć. Tamten, co płynie za nami, tu chyba nieźle zatankowany jest. I będziemy się ścigać. To jest właśnie speedboat. Płyniemy tą wolniejszą łodzią. Ale i takie zajebiście. Zjadło nas na śniadanie, zobaczcie. Zobaczenia na wyspie. I mam to, co chciałem. Przyjechaliśmy do Santorini. Godzina 13:26. Tylko zrobi się coraz ładniejsze. Jest super. Jest pięknie. W życiu bym nie pomyślał, że tu jest tak zajebiście. Mówię wam, jak będziecie kiedyś w Krecie, to musicie odwiedzić to miejsce. Jest po prostu niesamowite. Pełne magii, białego koloru. No i turystów. Ważne jest, aby znaleźć jakiś fajny, odizolowany punkt. Ludzi jest mnóstwo. Azja, Stany, Niemcy, Francja, Polska. Bus na mnie czeka. Znowu się zastanawiałem nad tym wyjazdem na Santorini, ale powiem wam szczerze, że było warto. Może jakiś kawałek z mączkami? Mamy tu jeszcze kilka shotów. Wygląda nawet nieźle. Kurwa, dziwię się, że im nie przeszkadza prywatność. Wszyscy trochę są tutaj, napierdalają zdjęcia, w filmie nagrywają, a oni sobie kurwa leżą, jakby nigdy nie jest. Dobra, muszę zrobić kilka zdjęć tymczasem. Wszystko jasne, zrobiliśmy kilka shotów. Są zajebiste ujęcia. Mógł tu mieszkać.
jedziemy tam. Będzie wysoko. Będzie wiało. Trochę przygrzało. Było tych schodów. Gorzej będzie schodzeniem. Nie wiem co będzie dalej, ale chyba idzie za mną. Bandyta jakiś. Trzeba się będzie wspiąć na górę, bo innego wyjścia nie ma, jak się okazało. Tam będzie trzeba wspiąć, ale kurwa, zaraz coś do głowy spadnie. Zobaczcie jakie widmy. Dobry rząd. Dobra, starczy. Teraz ja. Wow. Okej. Here we go. Okay, jest trochę wysoko, nie wiem ile jest metrów, ale dosyć normalnie się wchodziło. Jutro będzie kolejna część, pokażę wam gdzie tym razem będę się wybierał. Będzie wysoko, będzie dużo lasów, będą góry. Hej, biały kolor to trochę nie na tą wyprawę, ale nie podejrzewałem, że będzie tak zajebiście. Więc wracamy z powrotem na górę. Tam porobimy jeszcze jakieś zdjęcia, może jeszcze gdzieś jakieś fajne ujęcie złapię. Żeby tam wejść, było dosyć ciężko określić, którędy to można się tam wdrapać. Widzę, że jestem zmęczony, ale tym się trzeba zregenerować. Nikogo jeszcze nie ma, jestem pierwszy, więc...
Tutaj sytuacja wygląda następująco. Spóźniłem się na bus, pojechali beze mnie, są już na promie. Chciałem zapłacić 3 dychy, żeby mnie taksówka zawiózł do portu. No co, ale mam fajne ujęcia, mam fajne zdjęcia i nie wiem, czy było warto, czy nie. Chcę tylko zgodzić na prom, żebym z nimi wrócił. Zobaczymy, jak się dalej potoczy. Teraz sobie siedzę na górze w domu,
wyglądałem materiał, który nagrałem, no wygląda to nieźle. Jestem zadowolony, będą fajne zdjęcia, będą fajne filmiki. Coś z tego zmontuję. A jeżeli tobie się podobało, naciśnij ten czerwony guziczek. Podejrzewam, że w tym miejscu będzie. Subskrybuj. Naciśnij dzwoneczek, też powiadomienia, jak chcesz mieć. Na pewno będzie tego więcej. Już to wiele razy mówiłem. Ale taki fakt. Mówił moje komplikacje, jaka się wydarzyła. Wszystko zakończyło się dobrze. Wracam do domu. To jest kolejna wyprawa.